koniec, Norwegia szykuje się na ciężką bitwę przeciwko dzieciom nadużywającym social mediów. Japonia, czyli kraj mlekiem i technologiami płynącym. A jaki nowy sprzęt wprowadzili na rynek? Nazywam się Piotr Nowak. A ja nazywam się Iga Twarowska. Zapraszamy na Międzynarodowy Przegląd Prasy. Rany, jak to zabrzmiało. Ja powiedziałem, że Norwegia szykuje się na bitwę przeciwko dzieciom, ale nie do końca o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby Norwegia robiła krzywdę dzieciom. Dokładnie odwrotnie. Jest taka diagnoza państwa norweskiego, że dzieci, które nadużywają social mediów i w tym okresie, kiedy im się rozwija mózg, mają później bardzo poważne problemy z psychiką, koncentracją, ze wszystkim. I Norwegowie chcą, żeby już nie były ograniczenia nałożone nie od do lat 13, bo tak stanowią obowiązujące przepisy, a od lat 15, żeby były konkretne algorytmy, które by uniemożliwiały czy ograniczały czas korzystania ze social mediów właśnie w tym wieku. Okej, okay, a do tej pory jak to się wszystko sprawowało? Do tej pory prowadzili w ogóle to obostrzenie do 13 roku? One obowiązują od kilku lat, natomiast nie są one szczelne. Jak podaje Instytut związany z Norweską Partią Pracy, 58 dziesięciolatków, ponad połowa dziewięciolatków i 72% jedenastolatków korzysta ze social mediów mimo obostrzeń. To norweski urząd do spraw mediów taką informację podał. Czyli kurczę, to nie jest dobrze, jeśli mamy przepis, który generalnie jest oparty na dobrej diagnozie, na dobrym rozpoznaniu, ale ten przepis nie jest przestrzegany. Czyli po prostu, no bo wiesz, no, jakby nie można powiedzieć dziecku, nie możesz korzystać z social mediów, no bo to no wtedy dziecko jeszcze chętniej będzie korzystać z social mediów. Trzeba wprowadzić... edukować je bardziej. Moim zdaniem pod tym względem. No tak, na przykład w Finlandii zajęcia są ogólnie prowadzone w bardzo praktyczny sposób i teraz prowadzono nowe zajęcia, gdzie dzieci są uczone praktycznej wiedzy przed fake newsami w internecie. I dosłownie pokazują takie fake news, opisują po kolei jak wygląda taki fake news, tak? Więc ta praktyczna wiedza, moim zdaniem edukacja jest super kluczowa. Znaczy, to co chce zrobić teraz rząd norweski, to wprowadzić większą kontrolę tego, kto i w jakim wieku korzysta z social mediów. To znaczy, że jeżeli, czy generalnie z internetu, że państwo będzie wiedzieć, ile dana osoba dysponująca tym urządzeniem technologicznym, typu smartfon, laptop, ile ma lat i na tej podstawie będzie konkretne strony blokować. Czyli na przykład, jeżeli masz lat 10, absolutnie nie masz wstępu na TikToka. Natomiast kiedy masz już lat 16, no to hulaj duszo, wtedy tak jak się w niektórych państwach zyskuje dostęp do alkoholu w sklepach, tak samo też będziesz zyskiwać dostęp do social mediów. I według mnie to jest bardzo fajne porównanie, bo tak jak mózg można stymulować alkoholem czy innymi środkami zmieniającymi świadomość, tak samo też te napływające informacje, trzaskające obrazki, filmy na Instagramie czy TikToku, one też są używką dla naszego mózgu. One dostarczają nam jednocześnie przyjemność, ale też stres. Zauważyłaś, że to są takie dwa uczucia, które nam towarzyszą przy korzystaniu z social mediów? Stres nie, ale to na czym ja się łapię, to właśnie, że oglądanie tych wideo, po prostu czasami bezmyślnie wchodzę na Instagrama i po prostu scrolluję te nagrania, bo mnie to relaksuje. Ale stresu nie mam, bardziej wszystko idzie w taką stronę depresji, bo jednak ludzie się nieustannie porównują z tymi wyidealizowanymi zdjęciami dziewczyn, mężczyzn. I to jest, to nie jest normalne, ale też powiedziałeś o restrykcjach i że powinny być one nakładane w zależności od wieku, ale uważam, że poza tym, że powinny być nakładane, to te systemy kontrolowania dzieci, które wchodzą na konkretną stronę, powinny być dokładne, bo co z tego, że będzie napisane, że dziecko powyżej 16 roku, skoro ono może wpisać fałszywe dane. No tak. Czyli to wszystko powinno jeszcze być dopracowane, moim zdaniem. Ale zobacz, jeżeli Norwegowie zrobią to, co planują zrobić, czyli że dziecko ma swój telefon i operator sieci komórkowej czy dostarczyciel internetu wie, że to jest telefon dziecka i tam absolutnie blokuje dostęp do TikToka czy Instagrama, no to wtedy takie dziecko ma tylko jeden sposób, żeby dotrzeć na te social media, może w
wziąć od rodzica albo od starszego brata telefon, czyli to już jest znacznie utrudnione. Okay. Czyli to jest znacznie utrudnione w momencie, kiedy wiesz, dostęp jest utrudniony i kiedy twoi rówieśnicy też nie mają tego dostępu, nie weźmiesz sobie od kolegi, to znaczy, że po pierwsze nie masz możliwości fizycznego dotarcia do tego i po drugie też w grupie rówieśniczej pojawiają się inne zainteresowania. I o to też chodzi Norwegom, żeby wśród dzieci rozkwitły znowu zabawy podwórkowe, gry planszowe, sport, wiesz, to żeby przenieść troszeczkę uwagę mózgu dziecka od tego, co jest najprostsze, no bo zobacz, jak łatwo jest włączyć telefon komórkowy i wejść na portal społecznościowy. Mm-hmm. To, co ty powiedziałaś, że przewijamy bezmyślnie, ja bym to porównał, wiesz, do grzebania w nosie albo obdzierania sobie skórek przy paznokciach troszeczkę, że to są takie kompulsywne odruchy, wiesz, że wchodzimy w ten telefon, czujemy jego ciężar w kieszeni, wiesz, nawet nam nie musi wibrować, wystarczy, tak, że siadamy i między spodniami a ciałem naszym jest ten telefon, mhm, i on już sensorycznie gdzieś działa na nasz mózg wtedy. Tak, znaczy też ogólnie nie zapominajmy, że jednak internet jest dużym źródłem edukacji i informacji dla dzieci, więc ograniczenia tak, ale totalny zakaz nie. Wydaje mi się, że to też prowadziłoby do dużej ilości buntu wśród młodzieży. No jak mimo wszystko dzieciaki są teraz tak sprytne, że moim zdaniem one by znalazły jakieś obejście, żeby dalej mieć dostęp do tego internetu, taki jak był wcześniej. No oczywiście jak wprowadzimy pewne restrykcje, to będzie to trudniejsze, ale to jest kwestia czasu, no umówmy się. To prawda, no ale można się zastanowić, jak będą to dzieci obchodzić. Myślę, że w grupie rówieśniczej pojawi się jakieś dziecko haker, który na przykład będzie jakieś VPN-y oczywiście instalować. Nie wiem, czy tu VPN-y pomogą akurat. Czyli będą jakieś nakładki na telefon, takie wirtualne, które będą stwarzać złudzenie, że to starsza osoba korzysta. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, obchodzenie tego, ale na pewno będzie to trudniejsze. Nie, dzieciaki mają świeże głowy, więc wiesz, to jest kreatywny umysł, one wszystko w stanie są wymyślić. Mi się wydaje, że to też jest kwestia właśnie jakichś takich rodzinnych może zasad korzystania z mediów, żeby może nawet nie ograniczać, tylko pozwolić dziecku mieć dostęp, ale jednak, żeby to było pod okiem rodziców, tak? W konkretnych godzinach, na przykład w ciągu dnia. Tylko znowu, no dzieci widują się między sobą, więc no tam jeden będzie miał telefon, więc to musiałoby być prowadzone globalnie, żeby każde dziecko no miało takie same restrykcje od rodziców, co się nigdy nie wydarzy. Rodzice, a może to jest kluczowy element tej układanki, może widok mamy, która też siedzi na Insta. No pewnie rodzice są super wzorcem dla dzieci, więc absolutnie, no oni są kluczem też do tego, żeby to zniwelować. A myślisz, że rodzice nie powinni używać social mediów przy swoich dzieciach, tak jak nie powinni pić alkoholu? Czy nie powinni pić alkoholu rodzice przy dzieciach? Dlaczego? No generalnie jest to, wiesz, bo dziecku się to koduje, że widok człowieka, który jest twoim źródłem wzorców społecznych, pijanego czy odurzonego jakąś substancją, sprawia, że to się też w dziecku koduje i jest większa szansa, że też będzie sięgać po kieliszek czy po kreskę w wieku dorosłym. Takie znaczy dziecko. Nie, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi i właśnie to zależy od ilości, tak? No, rodzice absolutnie mogą pić ten alkohol przy dzieciach, tylko w stopniu umiarkowanym, tak samo z telefonem, tak? No, posiedźmy teraz wszyscy na telefonach i pograjmy w jakąś grę, tak? Przez chwilę, ale też właśnie, żeby nie robić tego notorycznie, a jeżeli dziecko już podchodzi do ciebie, wyciąga rękę, żeby z nim spędził czas, to faktycznie odłożyć ten telefon. No, i no tak, bo to jest problem też uzależnienia osób dorosłych, nie? Które też z jednej strony dostrzegają ten problem u dzieci, a bardzo często nie dostrzegają go u siebie, że dają dziecku telefon po to, żeby samemu siedzieć w tym czasie i przeglądać różne treści na fejsie, Insta czy na TikToku. Wpierw trzeba zacząć od siebie, a dopiero potem edukować innych. No i to jest bardzo piękne credo wychowawcze, pedagogiczne i społeczne. To co, Japonia? Japonia. Co tam dzieje się w Japonii? Słyszałem, w ogóle Japonia jest takim krajem jednak jak dla mnie egzotycznym. Generalnie ta kultura azjatycka jest troszeczkę dla mnie niezrozumiała. Tam jest, wiesz, jednostka ma mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma wspólnota i przede wszystkim to, co tam mnie zadziwia, to jest taki mały szacunek do życia. Kiedyś mieliśmy tutaj w naszym międzynarodowym przeglądzie o tym, że jest las samobójców gdzieś w Tokio. Tak, że ludzie tam bardzo chętnie się pozbawiają życia, że nie ma takiego skupienia na indywidualnej wartości jednostki. A znaczy, ja o tym nie słyszałam, ale wiem, że Japonia właśnie jest bardziej znana z takich innowacyjnych wynalazków, które skupiają się z kolei na tym, żeby ludziom było wygodniej żyć.
jak bardziej pod względem estetyki, jakiejś oryginalności, jeżeli chodzi o tą technologię. Dlatego Japonia teraz wprowadziła, powiedziałeś las samobójców, no ale ogólnie tam jest coraz więcej tendencji właśnie do morderstw i do samobójstw też. Między innymi w metrze, ja byłam kiedyś w Japonii, oni mają, u nas można bez problemu wejść do metra, kiedy u nich jest to wielka szyba i tam są elektrycznie odsuwane drzwi, i dopiero jakby metro podjeżdża za tą szybą, także nie możesz rzucić się, jest ciężko to zrobić, żeby rzucić się pod nadjeżdżające metro. Czyli naprawdę zamontowali tam szybę z pleksji czy czegoś, żeby ludzie nie rzucali się pod metro? Tak, no tam jest mnóstwo ludzi, przecież w Japonii też są dopychacze w metrach, są osoby, które wiesz, specjalnie pracują, żeby dopchnąć tych ludzi jak najwięcej, żeby tam się zmieściło. No i skoro tyle ludzi już ma problem, żeby wsiąść normalnie, no to normalne jest też to, że oni tam wpadają. No ale poza tym, że problem jest i na zewnątrz metra, to w środku też dochodzi do morderstw. Ale to czekaj, bo są tacy, co wpadają przypadkiem i wpadają, bo chcą zginąć. Tak, tak, tak. Mhm. No więc te wypadki mają miejsce. I też tak jak powiedziałam, że w środku metra tak samo dochodzi do morderstw. No i nie tylko, ogólnie. Dochodzi do morderstw, dlatego został wymyślony nowy sprzęt, którym jest parasolka. Parasolka, która po rozłożeniu jest w stanie ochronić cię przed napastnikiem. Zrobiona jest ona z metalu. No i super praktyczny, wygodny przedmiot codziennego użytku. Czyli technologia, którą znamy z filmów o Jamesie Bondzie, w tej chwili wchodzi do codziennego użytku. Tym niemniej jednak jest to trochę niepokojące, że doszliśmy do takiego etapu, znaczy, czy raczej Japończycy doszli, ewolucji społecznej, że w metrze chodzą ludzie z jakimiś nożami, maczetami czy pistoletami i musimy czuć się zagrożeni, bo jeżeli rynek odpowiedział na takie zapotrzebowanie, to znaczy, że... A to nie oznacza moim zdaniem, że to, że właśnie liczba morderstw wzrasta, tylko to, że właśnie rozwój technologiczny nieustannie rośnie i że korzystamy właśnie z tego, że mamy możliwości wprowadzenia nowego produktu na rynek, niż właśnie, że nie to, że potrzeba rodzi produkt, tylko produkt umożliwia niwelowanie powstawania Rozumiem. Jego potrzeby. Wiesz, no dobrze, a gdyby na polskim rynku pojawiła się taka parasolka, to czy ty, Iga Twarowska, użytkowniczka metra warszawskiego, pasażerka, wyposażyłabyś się w taki sprzęt? Nie, znaczy nie, nigdy nie spotkałam się z sytuacją, która zagrażałaby mojemu życiu. O właśnie. Ale to też jest kwestia indywidualna. Wydaje mi się, że też no, to zależy od wielu czynników, tak? Ale to nie jest przedmiot, bez którego ja nie wyobrażam sobie, żeby wyjść. Myślę, że Japończycy tak samo. To nie jest must have, ta parasolka, tylko oni po prostu proponują taką technologię i jak ktoś skorzysta, to super, jak nie, to nie. To jest szersze pytanie też, w jakim psychicznym stanie jest tamtejsze społeczeństwo, bo być może mamy do czynienia z jakimś kryzysem zdrowia psychicznego, który przekłada się na jakąś, no właśnie, to jest kluczowe pytanie, czy faktycznie tam jest więcej przypadków ataków, niebezpiecznych sytuacji w metrze, bo coś mi podpowiada, znaczy inaczej, tam też mnóstwo ludzi jeździ tym metrem, więc... Tam jest w ogóle dwa razy więcej ludzi niż w Polsce, więc tam jest też przeludnienie. Tak, tak. I też Tokio jest jednym z największych miast na świecie, więc też no siłą rzeczy liczba pasażerów jest ogromna, a wśród tych pasażerów może się znaleźć ktoś, kto będzie chciał zrobić innym krzywdę. Były już zamachy terrorystyczne w tokijskim metrze, więc jakby ktoś, kto no, jest zaburzony albo ma złe intencje, jest terrorystą, i myśli, gdzie ma się udać, chcą zrobić ludziom krzywdę, chyba intuicyjnie idzie do tokijskiego metra. Tak? Tam cię od razu sprowadzają twoje myśli? Jak myślisz o atakach terrorystycznych? Nie wiem, czy ja się mieszczę w tej kategorii, którą wymieniłem przed chwilą. Nie, natomiast wiesz, no, jeżeli myślisz o jakimś masowym mordzie, to gdzie jest największe skupisko ludzi? Metro w godzinach szczytu. Aha. Okej, okay. Możliwe w sumie, faktycznie. Dobra, powiedz w każdym mi, razie czy pewnie te parasolki się przydadzą. Powiedz mi, czy ty słyszałeś o jeszcze jakichś takich innowacyjnych rzeczach, które są w Japonii, a nigdzie indziej na świecie tego nie widziałeś? O rany, tak. Automaty na podpaski. Są automaty w japońskich miastach, z których, zakładam, że to głównie mężczyźni, choć nie wiem, można zakupić zużytą podpaskę. Zużytą. Mhm.
Okej, to ja słyszałam o czymś takim... Zapytasz dlaczego? Dlaczego? Chociaż może lepiej nie wiedzieć, no bo są ludzie cierpiący na różnego rodzaju parafilie seksualne i przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są właśnie zużyte przybory higieniczne kobiet. I jest firma, która to skupuje, a następnie umieszcza w takich automatach, gdzie podchodzą ludzie, a następnie raczą się tego typu artykułami. No, o gustach się nie dyskutuje, natomiast ja słyszałam o czymś takim, co się nazywa tatami alarm clock i to jest budzik, który wyłącza się dopiero w momencie, kiedy staniesz na niego całym ciałem, czyli to wygląda jak taka waga. No i tak jak powiedziałam, musisz wstać z tego łóżka, podnieść się, bo ja często robię tak, że mam drzemki i po prostu wyłączam ten budzik, budzi mnie dopiero kolejny. No tutaj musisz fizycznie się podnieść. Nie wiem, czy ty masz problem z wstawaniem rano, dla mnie to jest momentami trudne, więc myślę, że taki budzik byłby spokojny. Wiesz co, ja się budzę wiele razy w nocy i mam bardzo płytki sen, więc w moim przypadku zawsze też się budzę przed budzikiem, a nawet jeśli doczekam tego sygnału, to on mnie wyrywa natychmiast. Także no, nie zdarzyło mi się zaspać od wielu, wielu lat. Co człowiek, to inna problematyka. O, jeszcze jedna rzecz użytku domowego, która też powinna być w Polsce, a jej nie ma, czyli te washlet, toalety, które pomagają ci zadbać o twoją higienę bardziej. To ciekawe, tylko... powiedz mi o tym więcej. Nie słyszałeś o tym? Czyli w sensie nosisz ze sobą podręczną toaletę? To się nazywa washlet, bo masz toilet, tylko jest końcówka, czyli to są kible, które myją cię na dole po skorzystaniu z nich. To się nazywa bidet chyba, prawda? Nie, bo bidety masz oddzielne, a masz washlet, że normalnie siedzisz na tej toalecie. I słuchaj, bo ja z tego też korzystam i to jest świetne. Tam masz możliwość puszczania sobie ptaków, które ćwierkają, żeby było ci przyjemniej. Jest wiatr, mocny, słaby strumień, no po prostu wiesz. Okej, czyli nie musisz się przesiadać z toalety na bidet i tam wykonywać czynności, tak. Tylko po prostu to jest w jednym, że wstajesz czysta już. Tak, to jedna rzecz i druga jest taka, że w toaletach dla kobiet też są dziury w ziemi, czyli kucasz po prostu, tak. Zamiast siadać albo po prostu w pozycji tak zwanej na małysza. A czy taki washlet też jest przy pisuarze? No nie. Jeszcze nie, ale słuchaj, wszystko przed tobą, no. Możesz być, wiesz, założycielem. Nie słyszałem o oszlecie. Zakładam, że wielu z was również nie słyszało o takim urządzeniu. Ciekawe swoją drogą, czy wejdą do Polski tego typu technologie. To, co się pojawia w Polsce, to są takie klapy do toalety, które są powlekane papierem. Bo bardzo często w miejscach publicznych, no chyba prawie nikt nie siada generalnie na gołej klapie w publicznej toalecie. No, to się raczej nie zdarza. Nie wiem, czy... Może wśród naszych widzów są tacy. Napiszcie w komentarzach tak, ja siadam na dworcu czy w McDonaldzie na gołej klapie, nie brzydzę się. Jest to akt cywilnej odwagi według mnie. Nie bójcie się tego napisać. Natomiast ja tego nie robię i pojawiają się w Polsce faktycznie takie, które są powleczone i tam taki automat powleka klapę tym. Ostatnio w pizzerii się spotkałem z czymś takim. I co? Nic, no rewelacja. Wygoda, no. Rewelacja, no bo to wszystko jest stworzone po to, żeby było nam wygodniej i bezpieczniej. Ja nazywam się Iga Twarowska. Ja nazywam się Piotr Nowak. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.